to Ulfenik albo Berserk. Raczej Wiedźmin. Ja Rolf. A ty tu czego? Chcę rozmawiać z Lugosem Sinem. Słyszałeś? Chcę rozmawiać z Lugosem. A nie chcesz jeszcze wychędożyć Freji Przybłędo? Lugos na mnie czeka. Prowadź. Racja, chodź. Jak to? Nie rozumiem. To sobie tu postój i przemyśl. Też już próbował tych ziół? Paweł. Wszedł potem do beczki, posypał się solą i mówił, że jest śledziem. Wiesz, kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze. Mów, po coś przylaz. Twój ojciec uznał, że przyda ci się pomoc Wiedźmina, a ja mam u niego dług. Więc co to jest? Mówiłem mu, żeby się nie mieszał, że sam sobie poradzę. Może się myliłeś. Jaskinia Snów to podobno niebezpieczne miejsce. Śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego właśnie tam idę. Dobra, niech będzie, bo stary się będzie pluł. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Co nas czeka w tej jaskini Snów? To zależy tylko od nas, bo... A wytłumaczę ci później. Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. Geralt, to najlepsi wojowie z mojej drużyny. Pójdą z nami. Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz. Amry. A to Uwe Milczek. Czemu Uwe jest taki cichy? Bo nie ma języka. Co się stało? Lizał coś na mrozie? Nie, odjął go sobie, bo po pijaku zwyzywał króla Brana. Stracił głos, ale zachował honor. Ciekawe macie zwyczaje. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w jaskini snów trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecze w dłoń, idziemy! Teraz trzeba zjeść te zioła. Niby po co? Żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary. Tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za zioła? Czekaj, co ten druid mówił? Szalej, mak, pokrzyk i ten, lulek. O, to czeka nas niezła jazda. Dobra, dawaj. Masz. Uwe, Jorulf, wcinajcie. Do ostatniego ziarnka. Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty, Uwe?
Jak pytasz niemowę o zdanie, to chyba jednak czujesz. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. Widzicie? Tego Finwala, tam u góry. Nie za duży jak na Finwala, to płetwal. Płetwal z takim krótkim pyskiem chyba ci odbiło po tych ziołach. To niemożliwe. Widzę, żeście strudzeni walką. Siądźcie ze mną, wypijcie miodu i opowiedzcie o swych przygodach. Dziękujemy, król. Nie będę z tobą pił, starczy, i nie będę tytułować się królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze możesz zrobić to w własnych siłach. Ty mówisz? Ja przecież... Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz, teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzą. Zaraz zatańczymy! Zabiłeś go, syn zabił ojca. Zaraz z tobą zatańczymy!
wypadek. Tink oczyścił cię z zarzutu. Ale nie oczyścił mojego sumienia. Chodźmy stąd. Codzienność. Sen, a ja nie boję się niczego. Ty się niczego nie boisz, ty? Zeszczałeś się w gacie, jak piorun uderzył w drzewo koło domu. 3 lata. Pokazałem już 100 razy, że... Zeszczałeś się przed całą wsią. Taki wstyd. Syn Jarla. Trzeba cię było wygnać. Jesteś tylko widziadłem. Zjawą! Zjawą twojego ojca, którego się boisz. Bo wiesz, że nie dorastasz mu do pięt, że go zawodzisz. Jestem lepszym wojownikiem niż on kiedykolwiek był. Udowodnij to, gnojku. Zginiesz, turniu! Zostaw. Niby tylko zjawa, ale to nie przystoi.
Wstawaj, Geralt. Spłaciłeś swój dług, jesteś wolny. Powiesz ojcu, z czym ci się przyszło zmierzyć w jaskini znów? Pewnie, że tak. Przecież się go nie boję, nie? To był honor walczyć u twego boku. Bywaj, Geralt.